Odsłaniania nazwisk na listach Koalicji Obywatelskiej ciąg dalszy. Dzisiaj zaprezentowano radnych Sejmiku Śląskiego, którzy będą starali się zdobyć mandat poselski. Ich obecność na listach ma pomóc opozycji w zdobyciu jak największej liczby głosów. Łukasz Kądziołka. Z Sejmiku do Sejmu. Dzisiaj zaprezentowano kolejnych kandydatów na listach Koalicji Obywatelskiej. Jak przejmiemy władzę, a stanie się to już 15, przywrócimy silne regiony, silne samorządy. Ten cel nie będzie jednak łatwy do zrealizowania. Prawo i Sprawiedliwość z wyborów na wybory zdobywało coraz większe poparcie w regionie. Jedyną szansą dla Koalicji Obywatelskiej jest pójście pod rękę z innymi partiami. Ważne jest to, żeby umieć rozmawiać z każdym. Każde ugrupowanie, które kocha Polskę, które ma Polskę w sercach. Tak uważa czwórka na katowickiej liście koalicji. O swoje szanse na powrót do Sejmu powalczy Katarzyna Stachowicz, która już wie, że będzie chciała się tam zajmować programem dofinansowania in vitro, który udało się wprowadzić w województwie śląskim. To powinna być ustawa ogólnokrajowa. Teraz radzą sobie poszczególne samorządy z tak bardzo ważnym i tak delikatnym i wrażliwym tematem, jakim jest dofinansowanie tej metody in vitro, ponieważ pomagamy ludziom, którzy po prostu starają się i nie mogą mieć dzieci. Ona również zajęła czwartą pozycję na liście, ale w Sosnowcu, w okręgu numer 32. O wybory do Senatu opozycja się nie martwi, przynajmniej tak twierdzi, choć już pojawiły się pierwsze wątpliwości dotyczące kandydata Lewicy, która wystawiła Macieja Kopca. Wsparcie wszystkich sił opozycyjnych daje te mandaty senackie, a nie tylko zapis na papierze czy w porozumieniu. Myślę, że to są detale i tak naprawdę dzisiaj najważniejszy jest wynik wyborczy, wygranie wyborów, a współpracą zajmiemy się zaraz na drugi dzień. Wśród radnych sejmiku województwa śląskiego na listach znaleźli się też Marta Salwierak, Marek Gzik, Grzegorz Wolnik, Alina Bednarz, Mirosław Mazur i Iwona Jelonek. Kandydatem KO do Senatu w Jastrzębiu-Zdroju będzie Henryk Siedlaczek.